Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym filmiku i dziś porozmawiamy sobie znowu o kosmetykach. Tak, dobrze usłyszeliście, a na pewno przeczytaliście już temat dzisiejszego filmu. Nasze włoskie wakacje zbliżają się wielkimi krokami i oczywiście trwają też przygotowania do wyjazdu. A w związku z tym, że już kilka razy wspominałam Wam w moich mediach społecznościowych czy tutaj na kanale, że jedziemy do Włoch, dostałam też od Was pytania. Czy mogłabym pokazać Wam moją wyjazdową kosmetyczkę? Opowiedzieć trochę o kosmetykach, które ze sobą zabieram, jakie kroki stosuję, na co zwracam uwagę, jak to u mnie wygląda z pakowaniem. I wiecie co, w sumie tak sobie pomyślałam, że to jest całkiem dobry pomysł, zwłaszcza, że w tym roku wybieramy się do Włoch samochodem. Nie samolotem, jak to zazwyczaj bywało, ale jedziemy samochodem, więc mogę sobie też pozwolić na nieco inne produkty w mojej kosmetyczce, a przede wszystkim pełnowymiarowe opakowania. I właśnie, jeśli jesteście zainteresowani takim tematem, od razu zabieramy się za przegląd. No i teraz najważniejsza informacja. Jeśli o mnie chodzi, to tak, kosmetyki kolorowe zabieram oddzielnie, kosmetyki pielęgnacyjne też zabieram oddzielnie, czyli mam tak na dobrą sprawę dwie kosmetyczki, do których się pakuję, plus oddzielnie pędzle do makijażu. Dzisiaj natomiast nie będę Wam opowiadać o kosmetykach kolorowych. Jeśli będziecie chcieli, to zrobię oczywiście dla Was też taki oddzielny materiał. Opowiem Wam o tych produktach pielęgnacyjnych, które ze sobą zabieram, czyli wszystko to, co widzicie, jeszcze nie widzicie, ale to, co mieści się właśnie w tej oto kosmetyczce. No dobra, to otwieramy i zaczniemy od tej największej części, czyli właśnie produktów pielęgnacyjnych. Poczekajcie, już sobie tutaj to wszystko powyciągam i opowiem Wam co i jak. Moi drodzy, jeśli o mnie chodzi i o wakacje, ten czas wakacyjny, to generalnie staram się odpoczywać, ale też stawiam na to, żeby moja skóra odpoczywała. Czyli ma być to minimalna kosmetyczka z fajnymi produktami. Bardzo często, kiedy wylatujemy samolotem do Włoch, w tej kosmetyczce znajdują się różnego rodzaju miniaturki, które sobie testuję w tym czasie. I takie kosmetyki, które mają małe opakowania, miękkie opakowania, żeby w walizce nic mi się nie potłukło. Natomiast z tego względu, że teraz jedziemy samochodem, mogę sobie właśnie pozwolić na pełnowymiarowe opakowania lub też opakowania szklane i zabrać kosmetyki, które aktualnie stosuję. Ale najważniejszym krokiem w mojej pielęgnacji jest oczywiście oczyszczanie skóry i do tego przykładam bardzo dużą uwagę, zwracam na to uwagę, bo skórę trzeba oczyszczać w odpowiedni sposób, nawet jeżeli nie będziemy na nią nakładać różnego rodzaju preparatów pielęgnacyjnych, to skóra oczyszczona, dobrze oczyszczona, zupełnie inaczej funkcjonuje niż taka, która jest brudna, zanieczyszczona, zapchane pory i tak dalej. Mogłabym Wam tutaj opowiadać i opowiadać. Więc takim podstawowym preparatem, który ze sobą zabieram, jest płyn micelarny. Przelewam go zazwyczaj do takiej małej plastikowej butelki podróżnej, bo nie potrzebuję aż tak dużego opakowania, w którym zazwyczaj znajduje się płyn micelarny. Więc tutaj też dzisiaj go Wam nie pokażę. Płyn micelarny, który aktualnie stosuję, będzie właśnie w takiej małej butelce. Natomiast w drugim kroku oczyszczania mojej skóry będę stosowała dwa kosmetyki. Jak widzicie, mam tutaj takie małe, podróżne opakowania i są to dwie nowości, których tak naprawdę, dwie nowości dla mnie. Ja tych kosmetyków jeszcze nie stosowałam, nie znam, ale podobno cieszą się one dobrymi opiniami i jeden to jest Foreo, czyli taki mikro mus, coś w tym stylu oczyszczający, który chciałabym stosować, pianka do mycia twarzy, który chciałabym stosować w porannej pielęgnacji, a drugi kosmetyk jest to marka Drunk Elephant i jest to oczyszczający żel z bardzo fajnymi składnikami aktywnymi. Także te dwa kosmetyki będą w tym drugim kroku. W pierwszym płyn micelarny, w drugim oczyszczanie w porannej pielęgnacji, pianka do twarzy. No i teraz tonizacja. Nie zabieram ze sobą żadnego hydrolatu, toniku i tak dalej. Biorę ze sobą małe opakowanie wody termalnej od marki Uriage, zresztą Wam o niej opowiadałam i ta woda leci ze mną, leci
do mojej torby podróżnej, tak na dobrą sprawę. Czyli nie będę mieć jej w kosmetyczce, będę mieć ją w torbie podróżnej. Natomiast na miejscu, jak już dojedziemy do Włoch, chciałabym zrobić zakupy kosmetyczne. Zaraz Wam powiem jakie. I wśród nich na pewno będą preparaty typu toniki, ponieważ wypatrzyłam pewną ciekawą markę kosmetyczną włoską, która produkuje ciekawe hydrolaty i toniki. I mam nadzieję, że uda mi się ją kupić stacjonarnie właśnie we Włoszech. Więc zabieram ze sobą wodę. Ja generalnie zawsze w podróż mam ze sobą małe opakowanie wody termalnej, zawsze się u mnie świetnie sprawdza. Wody, które nie trzeba osuszać, ponieważ jest to woda izotoniczna. I tak na dobrą sprawę wygląda ta najważniejsza część mojej pielęgnacji wakacyjnej, czyli oczyszczanie. Tutaj jeszcze zaznaczę, że nie biorę ze sobą żadnego produktu złuszczającego, czyli nie biorę żadnego peelingu, żadnych kwasów, żadnych płatków złuszczających itd. Zabieram natomiast ze sobą mini taką szczoteczkę od marki Yasumi, którą też już doskonale znacie z moich filmów, i ta szczoteczka bardzo fajnie mi się sprawdza właśnie na takich wyjazdach. Sięgam po nią tak mniej więcej co trzeci dzień w oczyszczaniu wieczornym, więc ona też zastąpi mi wszelkiego rodzaju peelingi. Teraz przechodzimy do kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzy i tak jak już wspomniałam Wam wcześniej, zabieram te produkty, które aktualnie stosuję. Jest to marka Biotherm, ja już o tych produktach Wam opowiadałam w moich mediach społecznościowych. Jeśli chodzi o produkt pod oczy, będzie to krem z serii Blue Therapy Eye, właśnie w takim ładnym niebieskim opakowaniu. Ma bardzo fajną konsystencję. Powiem Wam, że stosuję te kosmetyki już od jakiegoś czasu i jak na razie jestem bardzo zadowolona. Konsystencja tego kremu jest lekka, tak powiedziałabym bardziej kremowo-żelowa. Momentalnie się wchłania. Po nałożeniu na skórę daje taki delikatny efekt chłodzenia i fantastycznie łączy się z korektorem. Ja co prawda nie zamierzam na wakacjach bardzo się malować. Raczej będę unikała tych makijaży, ale krem pod oczy to jest podstawa i to jest taki krem, który możecie stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji. Oprócz działania nawilżającego, kojącego, ma również działanie przeciwzmarszczkowe i jest on stworzony z myślą o osobach posiadających skórę wrażliwą, oczy wrażliwe. Nie ma tutaj w składzie żadnych zapachów, więc jest to idealne rozwiązanie dla mnie jako osoby, która posiada skórę wrażliwą, posiada wrażliwe oczy, zresztą Wy już o tym doskonale wiecie. I muszę Wam powiedzieć, że ten krem całkiem fajnie się u mnie sprawdza, jest też bardzo wydajny, bo dosłownie odrobina wystarczy, żeby rozprowadzić go tutaj w okolicy oczu, ładnie, delikatnie go wklepać, fajnie też tak stopniowo się wchłania, także jak najbardziej tak. Krem na dzień również będzie to seria Blue Therapy Revitalize Day i to jest krem, który również posiada delikatną formułę, ale w jego konsystencji zatopione są takie mikrokapsułki, które po nałożeniu na twarz dają efekt lekkiego rozświetlenia, ale też wyrównania kolorytu. Oczywiście to nie jest żaden krem BB, krem CC, podkład, więc nie liczcie na to, że jeżeli macie bardzo widoczne przebarwienia, ten krem Wam je zakryje. Nie, to jest produkt pielęgnacyjny, który ma ładnie, po prostu delikatnie wyrównać ten koloryt. Oczywiście o działaniu przeciwzmarszczkowym i ujędrniającym. Na ten temat jeszcze wypowiedzieć się nie mogę, bo za krótko go stosuję. Natomiast po nałożeniu czuję ten efekt takiego lekkiego napięcia skóry. Nawet ostatnio dostałam od Was, od jednej z Was, dostałam komentarz pod jednym z moich postów, że sięgnęła właśnie też po ten krem i po jego nałożeniu czuję, również odczuwa taki efekt delikatnego napięcia skóry. Bardzo fajna sprawa. Poza tym on też ładnie pracuje na skórze. Ze względu na to, co ma zawarte w formule, bardzo ładnie się go rozprowadza. On daje te efekty sensoryczne takie na skórze i ją też pięknie wygładza. Świetnie sprawdza się pod makijaż stosowany samodzielnie. Natomiast on nie posiada żadnego filtra, więc też musicie pamiętać o tym, że w tej letniej pielęgnacji, zwłaszcza w letniej pielęgnacji, warto po nim nałożyć filtr. Jak na razie te produkty z filtrem, które stosuję i przetestowałam w połączeniu z tym kremem, bardzo dobrze mi się sprawdzają. O co chodzi? O ten efekt takiego rolowania. Czasami
Sami piszecie mi w komentarzach, że po nałożeniu jakiegoś filtra na skórę czujecie, że widzicie, że on się tak, jak to się mówi, roluje. I czy to nie jest związane na przykład z tym, że nakładacie zbyt dużą ilość tego produktu, albo nie łączy się on z różnymi składnikami, które znajdują się w kremie, który wcześniej zastosowaliście, lub serum. No tutaj może być różnie. Ja do tej pory z tymi produktami, którymi przetestowałam ten krem, nie zauważyłam takiego efektu. I tak jak mówię, na razie jestem z niego bardzo zadowolona, ale na takie efekty, powiedziałabym, bardziej przeciwzmarszczkowe, ujędrniające, no trzeba troszkę go potestować i sprawdzić, zwłaszcza jeśli jesteście w tym wieku co ja, więc tutaj ten efekt pojawi się troszeczkę bardziej w wydłużonym czasie niż na młodej skórze. No ale jestem z niego zadowolona i teraz krem na noc, który będę stosować, to jest krem z tej samej serii, czyli znowu Blue Therapy Uplift Night. On z kolei ma inną konsystencję, ja bym powiedziała taką bardziej treściwą, chociaż ona też jest żelowo-kremowa, w kolorze delikatnie różowym. Wszystkie te kremy, czyli krem na dzień i krem na noc, bardzo delikatnie pachną, ten zapach też momentalnie ulatnia się ze skóry. Fajnie się go rozprowadza i rano skóra po jego nałożeniu jest taka przepięknie promienna, wygląda zdrowo, naprawdę bardzo ładnie. I to, co również jest ciekawe, jeśli chodzi o tę serię Blue Therapy, to przede wszystkim składniki aktywne, które tutaj znajdziemy, a mianowicie plankton termalny, Live Plankton, który znajduje się w kosmetykach marki Biotherm, czy różnego rodzaju algi, które też mają fantastyczne właściwości na naszą skórę. I powiem Wam, że ostatnio tak się zastanawiałam, czy nagrać dla Was taki film odnośnie planktonu termalnego stosowanego w kosmetykach. Bo zaczęłam sobie czytać różne opracowania naukowe, badania naukowe, które można znaleźć w internecie i muszę Wam powiedzieć, że to jest niesamowicie ciekawa sprawa. I być może ktoś z Was zainteresuje się taką substancją aktywną. Jak wiecie, ja lubię bardzo różnego rodzaju składniki aktywne, takie nieoczywiste, co zresztą możecie zauważyć w niektórych filmach na moim kanale, jak na przykład jad pszczeli, czy różnego innego rodzaju substancje aktywne. Tutaj mamy właśnie plankton termalny, także jak najbardziej tak, te kosmetyki w porannej i wieczornej pielęgnacji będą służyły mi do twarzy. I słuchajcie, patrząc na to, co już tutaj mam w tej mojej kosmetyczce i co Wam powiedziałam, to jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, to będzie tyle. Nie zabieram ze sobą żadnego serum, nie biorę też ze sobą żadnych masek czy płatków pod oczy, dlatego że płatki pod oczy i maski w płacie chciałabym sobie kupić we Włoszech, w jednej z włoskich aptek, tam gdzie pojedziemy, ponieważ jest tam jedna fajna marka włoska, produkująca też bardzo ciekawe kosmetyki i nie zdradzę Wam jaka, dowiecie się w swoim czasie, więc mam nadzieję, że uda mi się zrobić te zakupy i takie produkty też ze sobą zabiorę, ale już wiecie, czyli ja tak stawiam przede wszystkim na oczyszczanie mojej skóry, na złuszczanie przy pomocy szczoteczki sonicznej. Staram się, żeby było to minimalna ilość, żeby to była minimalna ilość kosmetyków. No i krem na dzień, krem na noc i pod oczy. I to jest takie must have, które ze sobą zabieram. Idziemy dalej, pielęgnacja włosów i tutaj też pewnie Was nie zaskoczę, bo ci, którzy śledzą mnie od dłuższego czasu, to wiedzą, że jeśli chodzi o pielęgnację włosów, to też staram się zawsze zabierać minimalną ilość produktów właśnie na wakacje i tym razem będą to, słuchajcie, miniaturki i takie wersje podróżne od marki Lazartig. Będę mieć tutaj, już wyciągam sobie z tego woreczkę, więc powiem Wam, co zabieram. No oczywiście szampon i odżywka do włosów. Bardzo proszę, szampon i odżywka do włosów właśnie w takich wersjach, które spokojnie starczą mi na okres wyjazdowy, wakacyjny. Zabieram również dwie saszetki olejku do włosów, który bardzo pokochałam w ostatnim czasie. I słuchajcie, mam tutaj też dwie saszetki maski do włosów. W razie gdyby coś się działo, gdybym zobaczyła, że moje włosy są bardzo przesuszone, czy coś się dzieje od słońca, to takie maseczki ze sobą zabieram. Nie biorę też ze sobą lakieru do włosów i żadnych środków do stylizacji, ponieważ chciałabym ograniczyć ich stosowanie właśnie w okresie letnim, wakacyjnym. I tyle. Jeśli chodzi o włosy, to będzie tyle.
Zbliżamy się już do końca zawartości mojej kosmetyczki, ale muszę teraz zatrzymać się przy ciele. I tak, nie biorę nigdy ze sobą w podróż żelu do mycia ciała, żelu pod prysznic, ponieważ zawsze na miejscu albo kupuję, albo już go mam, więc nie widzę sensu, żeby brać tak zbędny kosmetyk ze sobą w podróż. Biorę oczywiście filtr, o tym filtrze też już Wam opowiadałam, filtr od marki Pioter, który ma tutaj 50 SPF, 30, znowu tubka z 30 leci do kosmetyczki mojego Massimo, więc obowiązkowo filtr do ciała i coś oczywiście w takiej pielęgnacji po opalaniu, pielęgnacji regenerującej. Nie biorę żadnego balsamu, tym razem zabieram ze sobą olejek do ciała Life Plankton, który stosuję już od jakiegoś czasu i powiem Wam, że jestem z niego bardzo zadowolona. I też tutaj znowu zatrzymam się przy komentarzu od jednej z moich widzek, która powiedziała mi, że napisała mi pod jednym z moich postów, że stosuje ten olejek i jest zachwycona. Ja stosuję go stosunkowo niedługo, więc też nie mogę powiedzieć, że jest on naprawdę wow. Zobaczymy, jak będzie za jakiś czas, ale na razie sprawdza się u mnie bardzo dobrze. I w pielęgnacji ciała, tak sobie patrzę, to będzie tyle. To teraz jeszcze pokażę Wam tak szybciutko, co jest w tej części mojej kosmetyczki. I tutaj, moi drodzy, mam ze sobą tak, ręczniczek, który zawsze zabieram ze sobą na wyjazdy. To jest właśnie taki ręcznik, który służy mi do mycia skóry, ale też do jej osuszania. I zabieram ze sobą płatki wielorazowe do demakijażu. Nie biorę ze sobą żadnych wacików, to spokojnie na wyjazd mi wystarczy. Oczywiście pilniczek. Tutaj mam też taką przegródkę, w której mam cążki, mam obcinaczkę do paznokci, mam maszynki do golenia, mam tutaj jakieś patyczki do uszu. Wiecie, to są takie rzeczy, które warto ze sobą zabrać w razie, gdyby coś się działo w jakichś nagłych przypadkach. I ostatnia część to będą zapachy, które ze sobą w tym roku zabieram na wakacje. I moje tegoroczne wakacje będą pachnieć Jo Malone. A dokładnie widzicie takie dwie małe wersje. Ja to się troszeczkę śmieję, że to są takie wersje podróżne, bo bardzo fajnie się właśnie sprawdzają na wszelkiego rodzaju wyjazdy, wakacyjne i nie tylko. I dwa zapachy, jeden mój ulubiony, ukochany, czyli Woodsash and Sea Salt. I drugi zapach, taki powiedziałabym, już bardziej wieczorowy, chociaż jest to linia, a właśnie taka delikatna, czyli w tych jasnych opakowaniach, bardziej taki drzewny, sensualny. Dwa zapachy, które albo będę stosować oddzielnie, albo będę ze sobą mieszać. Idealne połączenie na lato. I wiecie co? Ostatnia rzecz, o której muszę Wam jeszcze wspomnieć, bo mam tutaj przygotowane, to są takie produkty pielęgnacyjne, które zabieram ze sobą właśnie do tej mojej torby podróżnej. Czyli ta woda Uriage, o której Wam wspominałam, oczywiście szczotka w wersji takiej kompaktowej od Tangle Teaser, która bardzo dobrze się sprawdza na wyjazdy. Biorę ze sobą też kulkę od Nivea, która poleci do kosmetyczki mojego Massimo. Oczywiście szczotka i pasta też będą w kosmetyczce mojego Massimo. I dwa opakowania chusteczek. Chusteczki takie do odświeżenia twarzy w razie czego podczas podróży. I chusteczki z probiotykami do okolic intymnych, które też w razie czego ze sobą zawsze zabieram do torby podróżnej. I tyle! Dobrnęliśmy tak naprawdę do końca, więc teraz wiecie, co znajduje się w takiej mojej kosmetycznej pielęgnacyjnej, czyli powtórzę. Najważniejsze są dla mnie produkty oczyszczające do twarzy i podstawowe produkty pielęgnacyjne do twarzy, czyli krem na dzień, krem na noc i krem pod oczy. W pielęgnacji ciała nie zabieram ze sobą żadnych żeli, peelingów i tak dalej. Biorę produkt oczywiście z filtrem i biorę jakiś produkt po opalaniu, po kąpieli. Wszystkie takie dodatki, które są nam niezbędne na wyjazdy, czyli waciki, cążki, jakieś maszynki i tak dalej, plastry i cała reszta. No i co jeszcze? Produkty pielęgnacyjne do włosów zawsze w wersji mini. Nie zabieram nigdy ze sobą środków stylizacyjnych na wakacje, nie widzę takiej potrzeby. I to będzie tyle. Ach, no i oczywiście zapachy, bo one też muszą zawsze mi towarzyszyć.
I chyba my kobiety tak mamy, że lubimy też ładnie pachnieć na wakacjach. No dobrze, moi drodzy, czas najwyższy się pożegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Teraz już wiecie, jak to wszystko wygląda. Jeśli chcecie, żebym pokazała Wam moją wyjazdową kosmetyczkę z preparatami do makijażu, kosmetykami do makijażu, dajcie koniecznie znać. To przygotuję dla Was taki materiał. A tymczasem żegnam się już. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za to, że dotrwaliście do końca dzisiejszego filmu i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa!